wczoraj do gry Squadbuster została dodana nowa kozacka aktualizacja. W dzisiejszym odcinku zagramy nowe tryby, odblokujemy nowe postacie oraz pokażę wam, jak zdobyć za darmo skiny. Dodatkowo dzisiaj kupimy kilka kozackich ofert, za które zdobędziemy kozackie nagrody. Jeżeli jesteś nowy, zostaw suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na samym początku, moi kochani, chciałem wam się pochwalić moją nową ilością monet. 461 tysięcy monet. Wczoraj dostałem ponad 300 tysięcy monet za darmo, z racji tego, że nie używałem żadnych kluczy fuzji, ani tych kostek do losowania postaci, a miałem ich prawie po 120, po 130 sztuk. Wszystko zostało przeliczone na monety i otrzymałem darmowe monety. Coś niesamowitego. Dodatkowo do tego dostałem za darmo nowe skiny do Barbarzyńcy, Shelly, Kurczaka, jest to już mój drugi skin do Kurczaka, oraz do El Primo, teraz wygląda jak El Tigre. Dodatkowo wczoraj zagrałem sobie tylko dwie gierki, no i kupiłem nowy karnet, z którego nagrody zaraz też otworzymy, ale to dopiero za chwilę. Ale na samym początku, moi kochani, zachęcam was wszystkich do wejścia do gierki. Jeżeli jeszcze nie graliście w grę Squadbuster, zróbcie to właśnie teraz, ponieważ będziecie mieli do odebrania za darmo 600 biletów oraz 5 pancake'ów. A jeżeli odbierzemy 600 biletów w stylu, będziemy mogli kupić sobie nowego skinka. A jak? Bo to jest nowa metoda kupowania skinów. Jeszcze naleśniki za darmo i zobaczcie, mamy fajne oferty dzisiaj w sklepie. Na przykład 200 naleśników za 23,99, to sobie kupimy. Mamy też nowe przebranie, podpora drużyny do Mavis razem z medykiem. Jest też dostępny potrajacz, podwajacz oraz poczwaracz skrzyń, ale dziwne nazwy. Oferta codzienna golda. No i oczywiście w sklepie są dostępne nowe skiny. A ja, moi kochani, na samym początku od razu kupuję przebranie do Nity. Za 600 tiketów moje pierwsze przebranie odblokowane. Wyposażamy. Let's go, Tanuki Nita. Coś pięknego. Na naszym podwórku też się pojawiła nowa Pekka z czapką kucharza, gdzie dla Pekki musimy zbierać naleśniki podczas bitew, aby otwierać lawowe skrzynie. Nowe lawowe skrzynie, z których wypadają Miner, Archer oraz Leon. Ja już 5 pierwszych pancake'ów odebrałem za darmo ze sklepu, więc otwórzmy sobie pierwszą skrzynię. Rzadka, rzadka i... jest postać! Let's go! Od razu postać? Nie wierzę. Miner za darmo, widzowie! Mamy to! Z pierwszej skrzyni Miner! Ale wiksa! Tego się nie spodziewałem. Pięknie! Otwieramy kolejną skrzynię. Rzadka, 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 rzadka i... dobra. Tym razem nie ma postaci, ale jest Wizard, okej. Odbierzmy sobie jeszcze nagrodę za misję, bo mam ich naprawdę sporo. Lawowy szkielet, lawowy bombardier, miniony, mega miniony, lawowy strażnik, mini Pekka, las Pekka, piekielny smog, okej, zadania zrobione, księga kolejna. Kryształowy las grałem i pasterz młodych, czyli dwa nowe tryby, które zostały dodane do gry. No to teraz, moi kochani, sprawdźmy, czy mamy aktywny kod Farel w sklepie. Tak jest, jest kodzik Farel aktywny w sklepie. Jeżeli też macie aktywny kod Farel, możecie zostawić łapeczkę w górę, bo dzisiaj, moi drodzy, rozdaję ten kozacki pakiet przebrań za 30 zł i do zgarnięcia jest kozacka Mavis oraz medyk. Warunki konkursu z pewnością już są wam znane. Wystarczy napisać w komentarzu cel nowego skina, zostawić łapkę w górę i w sklepie mieć aktywny kod Farel. Wyniki w następnym odcinku, a teraz, moi drodzy, państwo, może kupmy sobie za golda trochę pancake'ów. Za 10 tysięcy, kolejne 10 tysięcy. Może wydamy sobie stówkę. Łatwo przyszło, to też łatwo pójdzie. A naleśniki oczywiście się przydadzą, bo chcemy jak najwięcej nagród. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. A może do 300 koła zjedziemy, a co? Chyba było nawet więcej niż 10 razy. I pyk, dobra. 309 tysięcy na moim koncie zostało. No i odbieramy nagrody. Lecimy. Otwieramy skrzynkę. Okej, duża. Może spadnie jeszcze jakaś nowa postać. Okej. Miner. Może być. Kolejna skrzynia. Epicka. Niestety nic. Battle Healer. Lecimy dalej. Bardzo duża. Bez nowej postaci. El Primo razy 9. Spoko loko. Zwykła. Jest! Mamy coś! Leon, Leon, Leon! Boom! Nowa postać! Łuczniczka! No i o to chodziło, widzowie. Nie sądziłem, że tak szybko odblokujemy łuczniczkę. Aha, bo to jest łuczniczka za ten poziom. Dobra, zobaczcie, przy skrzynkach świecą nam się główki postaci, z której skrzynki jest gwarantowana postać. Do Minera mamy jeszcze 2, 4, 6 poziomów, a my Minera mamy już odblokowanego. A na samym końcu znajduje się Leon. Mam nadzieję, że wypadnie nam on o wiele szybciej. Otwieramy dalej. Rzadka. Tank. Kolejna skrzynia. Epicka. Jest Leon! Mamy to! Mamy Leona? Mortis! O kurcze! Tego się nie spodziewałem, że ja jeszcze nie miałem odblokowanego Mortisa. Jakoś mi się wydawało, że już go mam. Ożywia do 3 załatwionych potworów w oddziale. Dobra. Czarnoksiężnik nasz. Grabarz. Let's go. Że 3 postacie poleciały w tym odcinku, to nie wytrzymam, nie? Te nowe skrzynie są ultra mocne. Czy coś z niej będzie? Oby tak. Let's...
Go! No niestety, górnik razy 10, dobra. No i skończyły nam się pancake'i. Wejdźmy sobie w karnecik. Kupmy teraz super karnet za 59 zł, a wy za to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. A w następnym odcinku rozdam wam taki nowy kozacki karnecik. Zrobimy na to konkursik, ale teraz zobaczcie sobie, jakie nagrody można zgarnąć z tego karnetu. Na przykład w tym momencie mam możliwość rozwinięcia postaci na poziom trzeci od razu z początkowego levela, więc ulepszmy sobie może... Tak myślę nad minerem, ale chyba mi się wydaje, że ciekawsza będzie łuczniczka. Od razu trzeci poziom, let's go! Atakuje znacznie szybciej. Mam nadzieję, że zaraz nam się uda nią zagrać. Mamy tutaj jeszcze epicką skrzynię, otwieramy. Opening. Witch, no dobra. Trochę golda, trochę biletów. Odbierzmy jeszcze golda. Kolejna skrzynka. Bardzo duża. Boom. Ice Wizard, okej. Mamy jeszcze mnożnik skrzyni razy 2, ale to zostawimy sobie może na inny odcinek. Na razie teraz nie będę tego mnożnika używał. Zrobię wam odcinek z samymi mnożnikami. I zobaczymy, ile uda nam się nagród wygrać. No i oczywiście teraz jeszcze pakiet emotek. Mortis. I mamy skin do tanka. Wyposaż, fast food. 10 na 10 skinek. Mamy łuczniczkę w drużynie, więc zagrajmy teraz mecz. Wybrzeże łupieżcy, do tego gar klejnotów. No dobra, może być ciekawie. Weźmy od razu Mavis. Polecimy sobie szybciutko w eko, tak zwane. Na farmy marcheweczek. Mamy tutaj jeszcze bombę. Zaraz ją zrzucimy na drzewo. Cyk. Dawaj, dawaj, Mavis, szybciej. Okej. I teraz weźmiemy sobie... O kurczę. Dobra, kolejna Mavis. Nie, co ja wziąłem Mortisa? Ale mi skliknąłem. Dobra, nieważne. O, pancake pierwszy, drugi. Pamiętajcie, żeby zbierać pancake'i. Jest łuczniczka w drużynie. O kurczę, jak ona szybko strzela na tym trzecim poziomie. Spójrzcie na to. Bomba, bomba, bomba. Zarąbista postać. Dobrze, że ją piknąłem i że ulepszyłem. Dobra, mamy tutaj też dużo czarów, widzę, więc jest jakieś drzewo. Bym zrzucił tą bombę na drzewo. Dobra, grządki. Mogą być grządki. Kolejna skrzynka. No i weźmy sobie Colta do drużyny. Wow, 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 panie, 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 nie bij pan. Bo ja mam słabe jednostki jeszcze. Cyk. Łuczniczka. I łuczniczka, kolejna. Dawaj łuczniczkę. Jest i łuczniczka, jest i ewolucja. Kozak. Rzućmy kolejny garnuszek. Mavis może być. Idziemy farmić marchewkę, której oczywiście nie ma. Świetnie. Mamy siódme miejsce. Bardzo słabo nam idzie. Trzeba szybciej tutaj rozegrać gierkę. Trzeba jakoś to inaczej rozegrać. Dobra, bierzemy. Cyk. Cofnijmy się, cofnijmy się. Jest garnek na dole. A to chyba chłop ma tego garka. Dobra, marchewka. Nie, nie ma nic garnka, dobra. Bierzemy garnek i sobie będziemy po prostu z nim stali. Mam jeszcze tutaj piecyk, rzucimy piecyk, żeby nas osłaniał w razie czego. Dobra, jest chłop u góry, dobra, cofnijmy się jeszcze tutaj po Hograidera. O tak, on nam się przyda. I pancake, let's go. Dobra, jesteśmy już trzeci, zobaczcie. Zdobyliśmy jednego garnka, jeden garnek. I od razu jesteśmy na drugim miejscu, kozacko. Lecimy po kolejny kocioł. Piecyk, taktyczny piecyk. Cofamy się, okej, tutaj jest, są jednostki, trzeba uciekać dołem, myślę. Uciekam, 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 uciekam. Mamy kolejną skrzynię. Jesse! Jest i Jesse! Kozak! Dobra, jesteśmy drudzy, więc całkiem nieźle. Rozwalmy to wszystko, co tutaj się dzieje. Dobra, mamy pamkę jeszcze. Możemy tego bota pokonać. Dobra, bot leży. Mamy pancake'a kolejnego. Dobra, tutaj się muszę cofnąć. Moja wieżyczka tutaj pomaga mi atakować inne jednostki, więc kozak. Wieżyczka lecząca. Dobra, leczymy się. Klejnoty zgarniamy. Pokonajmy coś, pokonajmy coś. Dobra. Zbieram znowu klejnoty, lecę po garnek. Dajcie Archer Queen, nie ma. Dobra, pamka. Wow, 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 gościu mnie podjechał. Nie wierzę. Dobra, cofam się. Tu wieżyczka lecząca, ja atakujemy boba. Szybko, go, 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 go. Musimy odkuć się, czwarte. Dobra, jest garnek u góry. Lecę po niego, Battle Healer, więcej HP dla drużyny i mamy garnek. Dobra, stoimy tutaj tylko. Mavis, zbieraj. No dawaj. I trzecie, no dobra. Jako tako poszło, myślałem, że ten garnek więcej da klejnotów, ale nie było tak najgorzej. Dziewiąta passa zachowana. A właśnie, nie mówiłem wam dlaczego. Straciłem po raz kolejny passę, dobiłem znowu do 150 passy i znowu miałem to samo. Że skończył mi się mecz. Raz kliknąłem w ekran, zestresowany, i znowu passa przepadła. Nie było możliwości kupienia passy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, mam nadzieję, że po tej aktualizacji to naprawią, więc lecimy dalej ze zbieraniem passy. Odbierzmy sobie jeszcze Mavis, no i teraz moi drodzy, może, zaszalejmy. Co mi tam? Kupimy za 23 zł 200 naleśników. 200 naleśników doładowanych i mam nadzieję, że teraz się uda trafić Leona. Lecimy. Zwykła, bardzo duża i uwaga, dawaj, dawaj Leona. Nie ma, barbarzyńca. No to dalej, kolejny opening, rzadka, też nic.
Tank! Tank może być. Uwaga, jest szansa. Nie, nie ma niestety. Ale te nowe skrzynie są kozackie. I co? 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 Już? Już się skończył? Co? Ile zostało mi jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Kurczę! Troszeczkę musiałbym wydać jeszcze tych pieniążków. No dobra, widzowie. Ale wy musicie koniecznie stawić łapeczkę w górę, bo lecimy z kolejną ofertą. Kolejna dwusetka doładowana. Może tym razem uda się trafić Leona? Duża skrzynia. Dawaj, 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 dawaj. No to teraz. Tym razem. Od razu rzadka. Epicka. I zostawcie teraz łapkę w górę, suba na kanale, bo to jest Leon. Go! Yes! Mamy! Leon! Let's go, tak? Tak jest! Udało się! Zanim kupiliśmy wszystkie pancake'i, udało nam się odblokować nowego Leona! Tak jest! Do tego trzeba będzie kupić skinka niedługo, tak? Żabkowego Leona, który się może pojawi w sklepie, ale i tak nie będę miał 600 biletów stylu. No ale odświeżmy raz. No nie ma! Niestety nie ma! I spójrzcie, moi kochani, kto się pojawił u nas na podwórku! Mamy Leona, więc od razu zaczynamy gierkę. Jest nowa postać, Leon. Nie możemy go jeszcze rozwinąć, ale to nieważne. Zacznijmy znikać. Boisko Pekki. No i udało się trafić nowy świat i koniec czasu, nowy tryb. Ten tryb polega na tym, że musimy zbierać zegarki, dzięki którym nasz czas gry się wydłuży. Okej, mam już niewidzialność, kolejny zegarek. Od razu lecę. Mam 200 gemów. Aha, wszyscy mają 200 gemów. Dobra, kumam, o co chodzi. Dobra, teraz weźmy sobie łuczniczkę, bo ona jest mega mocna, szybko bije. A my potrzebujemy dużo golda. Let's go, let's go, let's go. Dobra, rozwalmy może tą skrzynię. Będzie łatwiej. Hop, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie zabijaj mi nawet Leona, minion. Zostaw go. Dobra, kolejny zegarek wypadł. Więc kozacko. Bo przyda się. Będzie łatwiej nam wybijać jednostki. Tam chłop leży prawie, że patrzcie na to. Jazda z nim. Padł. Łatwo. Za darmo skrzynka. Jest i łuczniczka, ale ona będzie się szybko trabiła. Zobaczcie, co się dzieje. Nie dość, że królowa łuczniczek przyspiesza atak mojej szybkiej już łuczniczki i wstaje się teraz mega pogrom. Dobra, let's go. Bo, patrzcie, teraz znikam. I podlatujemy do chłopa i go wyjaśniamy. Let's go, let's go, let's go, let's go, dobra. Leżysz, gościu? Dobra, dostał? 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 Dawaj tego, Bo! Dostanie, leży! Kolejnego Bo wziął! Chodź, 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 wariacik! Let's go, no nie no, kupił kolejną postać najgorzej! Dobra! Nie no, nie dogonię go, nie dogonię go, no co za ham! Skupmy się na zegarkach jednak. Kolejny zegarek, kolejny zegarek, kolejny zegarek, okej. 54 sekundy jeszcze mam. Gry, kozak. O kurczę, tam Penny była. O nie, 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 nie. Złoty zegarek. Uciekam, 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 uciekam. Go, 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 go. Bomber, bomber jest najgorszy. Uciekaj! Uciekaj, Farel! Peka! Dzida, jak najdalej, kolejny zegar. Let's go. Pancake, pancake. Nie no, te boisko Pekki jest mega trudne. Dobra, kolejne, 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 kolejne. Dobra, po mnie. Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie. Chłop nie trafił logiem na szczęście, dobra. Uciekam na dół. Chce mnie zamknąć. Dobra, uciekam. Uciekam, uciekam. Ucieka moja skrzynia. Barbarzyńca. Kolejny. Uciekam na dół gdzieś. Bezpieczne miejsce, mam nadzieję, że tu będzie w miarę bezpiecznie. Dobra, padła mi kolejna jednostka. Dobra, jest totalny przypał jak coś, nie? O kurczę, widzi mnie. Muszę gdzieś się schować. Kolejny pancake, siódme miejsce, dobra. Ja nie wiem, czy ja dam radę w ogóle. Mega jednostka by się przydała. Dobra, tutaj, szybko, szybko, skrzynka. Jest! Penny! Mega jednostka, Penny? Nie, ewolucja Penny, dobra, kozak. Szybko, 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 lightning, lightning, lightning. Te jednostki. Potrzebujemy dużo czasu, dużo czasu. Zbieramy czas, dawaj, go, 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 go. Dobra, kolejna skrzynia moja. Leon, nice. 40 sekund do końca. Dobra, lecę po kolejną skrzynkę, bo to już na to nie ma czasu. Okej, okay. Battle healer. Jak najbardziej. Dobra, niewidzialność. Nie! Szybko. Dobra, kradniemy. Zmniejszę te miniony, albo nie, lecę po skrzynię jeszcze. Dobra, battle healer. Leczenie, jazda. Jak to wyjaśnimy, towarzystwo, to powinniśmy mieć dużo, dużo gemów, let's go, piąte. Ale ciężki tryb. Go, go, go. Dobra, piąte, passa utrzymana. Ale było ciężko, widzowie.
gdyby tamten chłop nie podjechał, miałbym szansę tutaj jeszcze coś zabojować. No ale jak widzieliście, poszło dopuszczająco, tak bym powiedział. Ale na szczęście udało nam się zagrać nowy tryb. Tenka odblokowujemy, misję też. W księdze mamy kilka zadań zrobionych. Niewidzialność, nowy tryb. Pyk, pyk, pyk. No i co, moi kochani, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Wpisujcie kotwarę do sklepu, aby zgarnąć kozackie przebranie Mavis oraz medyka. A w następnym odcinku zrobię wam konkurs na karnet klejnotów. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, miłego weekendu, pa, pa!